Zieje ogniem i siarą. Tu, gdzie dzisiaj rośnie gęsta trawa, dwie dekady temu była wieś. Nazywała się Wrublin Głogowski. Wrublin miał pecha, podobnie jak inne wsie w bezpośrednim sąsiedztwie Huty Głogów. Zatruto smoka wawelskiego, powstał smok głogowski. Zieje ogniem i siarą. Truje wszystko, co dookoła jest żywe. O czym mówi ta przemiła pani? Około 50 lat temu w sąsiedztwie tej pani oraz setek innych osób wyrosła Huta Miedzi Głogów i zmieniła ich życie na zawsze. Ucierpiał również teren wokół zakładu. Nieprzyjemne zapachy oraz emisja zanieczyszczeń były po prostu codziennością. W materiale kroniki filmowej z 1981 roku możemy dowiedzieć się o przypadkach białaczki, degeneracji narządów wewnętrznych, nieżytów, o objawach chorób psychicznych u dzieci. Alarmowali weterynarze. Gleboznawcy stwierdzili zatrucie kilku tysięcy hektarów ziemi. Rosną kwoty wypłacanych odszkodowań. Chcąc rzetelnie i dokładnie opowiedzieć wam historię Wrublina, wybrałem się tam dwa razy. Za każdym razem widok opuszczonego kościoła pośrodku łąk i jedynego zamieszkałego domu robił na mnie piorunujące wrażenie. Oto i ona, miejscowość, która przeszła do historii. Powstał się taki kościółek po tej miejscowości. Kościół pod wezwaniem świętej Heleny, wybudowany staraniem mieszkańców w roku 1810, to jedna z dwóch pozostałości na tym terenie po wysiedleniach. Wewnątrz zobaczyć można ocalałe malowidła oraz pozostałości wyposażenia, których nie zdążono jeszcze rozkraść. Tego jest raczej słaby. I tu mamy podejście, jakby ktoś chciał bardzo podejść wyżej. Tak oto, pozostawiony samemu sobie pośród nieistniejących zabudowań gospodarczych i domostw, kościółek niszczeje pod wpływem wiatru, deszczu i szabrownictwa. W czasie, gdy ziemie te należały do Niemców, Frybel był zwyczajną wsią rolniczą. Na mapie widzimy kościół i gospodarstwa wzdłuż istniejącej do dziś drogi. Jeszcze w latach 60. XX wieku Wrublin liczył 55 gospodarstw, czyli około 350 mieszkańców.
W większości trudnili się oni rolnictwem. Na początku lat 70. pojawia się w sąsiedztwie huta miedzi, związana z rozkręcającym się zagłębiem miedziowym. Emisje trujących substancji przekraczały normy, ludzie chorowali, a produkcja rolna stała się po prostu niemożliwa. Są choroby naprawdę dróg oddechowych, takie sprawy chyba miażdżycowe, wady serca, wzrok. Rozpoczął się wykup domów i gospodarstw od mieszkańców. Pierwsze wysiedlenia miały miejsce na początku lat 80. XX wieku, ostatnie w roku 2002. No to jest tutaj bardzo tragicznie, z tego powodu, że tak, woda jest po prostu niezdatna do picia. Drzewa od strony huty, wszystkie liście są wysuszone. Na przełomie tysiącleci w hucie zaszły przemiany w procesie technologicznym i nie jest ona już tak uciążliwa dla środowiska. Dlaczego więc nazwałem ten odcinek Ziemia Zakazana? Cóż, Wrublin nie był jedyny. Jego los podzieliło kilka innych okolicznych miejscowości i wciąż nie jest jasne, czy ziemia nadaje się do wykorzystania. Kto za to jest odpowiedzialny, że przecież były prowadzone różnego rodzaju badania, żadnym ludziom nie zostało jakoś udostępnione, powiedziane. W naszym ustroju to jest powiedziane, że człowiek to jest największe dobro, więc niech władze zwrócą się jednak i widzą, że jako człowiek to jest jedno to z największych dóbr. Na miejscu Wrublina wyrośnie z czasem regularny las. Teraz tylko można wybudować tutaj taki beton, zabetonować i wystrzelić w kosmos.